Proszę powiedzieć, jak długo znał pan Jarosława Hoffmana? Proszę pana, ja nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z powagi tej sytuacji. To jest sprawa o zabójstwo. Przypominam, że w pana mieszkaniu zabezpieczono 30 gramów kokainy, podzielonej już na działki do sprzedaży i kilka telefonów z kradzieży. To nie moje. Ja to mieszkanie tylko wynajmuję. Pytajcie właściciela. A spójrz tu, jedzie mi tu czołg. Pytam, jedzie czy nie? Ale ja nie jestem konfiturą. Nie będę się pruł w sądzie jak jakiś frajer. Jesteście winni!